Siema widzowie, witam was w kolejnym filmie i już odchodzącym od kontentu, jaki prowadzę zawsze na kanale, ponieważ dzisiejszy film będzie pierwszym odcinkiem z takiego DIY. Dlaczego DIY? A dlatego, że dzisiaj mam taką fazę, żeby zrobić sobie miotłę i będzie to taka brzozowa miotła. Oczywiście przed startem pamiętajcie o subiku i łapeczce w górę, będzie mi mega miło, jeżeli to zrobicie. Zapraszam was do mojego Discorda, macie go w linku w opisie, a ja zapraszam was do odcinka. Okej, no więc to są materiały do dzisiejszego odcinka. Mamy tutaj w większości same takie gałęzie, no i do tego jeszcze mamy takie dwa druciki, którymi je zwiążemy, no żeby się to wszystko trzymało kupy. No więc spróbujmy to zrobić. Okej, no więc trzeba tu uważać, żeby nie dźgnąć sobie w oko tą gałęzią. Ale tak, chyba złączymy sobie tutaj tą część. No, ale najpierw trzeba poustawiać te gałęzie tak, żeby one nie były na wszystkie strony tutaj porozrzucane. One są niektóre kujące i to mi akurat bardzo przeszkadza, ale miejmy nadzieję, że mi się uda. Na razie idzie dobrze. Trochę ciężko się tu połapać, gdzie co jest, ale jakoś daję radę. Tylko problem jest z tym, żeby to równo ułożyć. Ale na razie szukam tutaj tych końcówek wszystkich tych gałęzi. Okej, chyba tak mi to się nie uda. No więc postaram się chyba to wszystko w taki bukietek wyłożyć. Później z niego od razu postaram się to zawiązać. Ała, się ukułem już, ale dobra. Ciężko tutaj to tak trzymać, żeby to było tak połączone, ale na razie idzie chyba dobrze. Dobra, no więc wszystkie końcówki mamy tutaj posegregowane, że tak w miarę posegregowane. Teraz sobie je złączymy. Tylko najpierw jeszcze potrzebuję do tego śrubokręta, więc chwila. Okej, no więc śrubokręt już mam. Ja wam tutaj z bliska pokażę, jak to będzie wyglądało. Okej, no więc ściskamy sobie je tutaj. Bierzemy pierwszego druta. Wkładamy sobie tutaj śrubokręt. Teraz obkręcamy sobie tutaj te wszystkie gałęzie. Okej, ciężko to zrobić, ale chyba się już prawie udało. Okej, trzeba to będzie zrobić jednak inaczej. Tylko problem jest z tym, że on jest niestety za krótki. No więc będziemy musieli sobie odłożyć trochę gałęzi, bo niestety nie uda się go zrobić. Sprawdźmy, czy teraz się złapie. No i wydaje mi się, że no może, ale będzie problem. No i chyba musimy jeszcze trochę gałęzi jednak odłożyć. Okej, więc sprawdźmy teraz. No więc teraz będzie dobrze. Trzeba tutaj to mocno przycisnąć. I teraz tak, dajemy sobie w tą dziurkę śrubokręt. Teraz sobie obkręcamy to. Teraz kręcimy sobie śrubokrętem, tak żeby tutaj to zakręcić w miarę. To tu jest problem, że połączą te tutaj takie gałązki odstające. Ale wygląda na to, że się chyba prawie udało. Tak, udało się, dobra. Jeszcze to kręcę tutaj lekko. Teraz wyjmujemy śrubokręt. Jest chyba dobrze, nadziejemy sobie jeszcze bardziej tutaj tego druta do środka. No i pierwszą końcówkę już mamy. Teraz została nam niestety ta trudniejsza, gdzie jest o wiele więcej tych gałęzi. I nie wiem, jak ja w sumie to teraz zawiążę. Ale dobra, ten drut jest lekko większy, więc to już jest jakieś ułatwienie, pomimo tego, że i tak ten był w miarę nawet długi, ale średnio było. Ale dobra, trzeba znaleźć, gdzie będzie drugie miejsce do zawiązania. I wydaje mi się, że na taką długość spróbujemy tutaj, o. No więc dobra, ja wam zrobię w to miejsce zooma. No więc zaraz, znowu sobie tutaj to ściskamy. Tak, żeby było jak najbardziej ściśnięte, bo w innym wypadku ta miotła będzie nam się po prostu rozchodzić i gałęzie, które w niej są, mogą odpadać. Dobra, teraz trzeba ją tutaj jakoś obkręcić. To niestety jest nie lada wyzwaniem, ale okej, na razie się tutaj to udało jakoś połączyć. Teraz bierzemy sobie ten śrubokręt, nadziewamy go sobie tutaj i musimy się postarać jakoś tutaj to lekko obkręcić. Tylko problem jest z tym, że te gałęzie mi tutaj strasznie przeszkadzają, ale staram się to jakoś tutaj zrobić. Okej, tyle jest chyba wystarczająco obkręcone i teraz kręcimy sobie śrubokrętem, żeby to zakręcić. Strasznie mi gałęzie przeszkadzają w tym, ale dobra, chyba się udało. Znaczy prawie, bo jeszcze nie skończyłem. Okej, i teraz tylko wyjąć ten śrubokręt stąd. No i aktualnie tak wygląda cała miotła, ale to jeszcze nie koniec, ponieważ tutaj jak widzicie jest strasznie dużo wystających tych gałązek i tego akurat chcę się z tej miotły pozbyć. A do tego mam tutaj, jak widzicie, takie nożyce, można powiedzieć, do krzaków. Tymi nożycami właśnie sobie obetniemy te wszystkie tutaj niepotrzebne miejsca, w których są te gałęzie. No więc dobra, na pewno sobie odetniemy to. Tutaj nam jeszcze coś takiego zostaje. Tutaj jeszcze to wytniemy. Na pewno trzeba się tego tutaj pozbyć. Obróćmy sobie miotłę na drugą stronę. Tak, to tutaj jest na pewno do palenia też. To tutaj, to też. Tutaj nam jeszcze coś takiego wystaje. I trzeba te tutaj odcięte gałęzie sobie powywalać, żeby nam nie przeszkadzały. Ale dobra, mamy jeszcze tutaj coś takiego. No więc wycinamy. Tutaj to by się jeszcze przydało stąd wywalić. A to jest ciężkie akurat do rozwalenia, bo to jest dosyć akurat grube miejsce. No ale dobra, postarajmy się. Okej, i chyba się udało. Tak, no i dobra, to akurat tutaj wygląda na razie dobrze. Zajmiemy się tym, co tutaj najbardziej teraz przeszkadza. No więc dobra, to na pewno sobie wytniemy, bo to tutaj nie przeszkadza. Okej, i tak, na pewno sobie to wywalimy. To też. Te tutaj jakie strasznie odstające te części. Tutaj to z dołu też.
No i dobra, ta miotła wygląda już coraz bardziej tak, no można powiedzieć, miotłowato. To wywalimy, bo to jest za długie. No i wydaje mi się, że już kończę. Zdecydowanie trzeba skrócić tutaj tą górę. Okej, wygląda to już lepiej. No i można powiedzieć, że coraz bardziej mi się podoba. Okej, jeszcze tutaj trzeba to ogarnąć. No dobra. No i wygląda to coraz lepiej. Tutaj to trzeba tego się pozbyć. Na razie wygląda to tak. Zaraz sobie resztę tutaj ogarniemy, ale na razie użyjmy tej miotły, jak powinniśmy jej użyć. Czyli zmyjemy sobie tutaj wszystko, co mamy. No żeby to nam nie przeszkadzało, bo jednak to przeszkadza i się mylę w niektórych miejscach. Czy to jest już odcięte, czy jeszcze nie? No więc, no, wygląda to teraz już lepiej, powiem. Parę tutaj niedociągnięć widzę, ale spoko, my to załatwimy. Czy to mi tutaj przeszkadza lekko? Wydaje mi się, że ta miotła jest już chyba skończona. Miotła wygląda tak. Jest to moja pierwsza w życiu zrobiona miotła, taka brzozowa, można powiedzieć. No i co wam mogę powiedzieć? Ja jestem z tej miotły dumny. Ale jeszcze na sam koniec tymi kombinerkami odetniemy sobie tutaj te ostre miejsca tego druta. Bo tutaj chyba tego nie ma, ale lekko tutaj ten drut wystaje. Co jest niestety takim, można powiedzieć, ryzykiem okaleczenia się. Więc na wszelki wypadek lepiej to odciąć. Okej, ten jest odcięty tutaj. I ten chyba już też. A nie, jeszcze nie. Okej, teraz już jest. Okej, no i teraz czuję, że ta miotła jest już skończona. Definitywnie tak, no wygląda jak dla mnie wyśmienicie. Robi wrażenie i wzbudza podziw. Robi wrażenie! Jeszcze wam tutaj pokażę, jak ona wygląda. No wygląda ona tak. Mniej więcej wydaje mi się, że ma metr długości. Ale z tego, co mi się tutaj wydaje, jest praktyczna. A jeszcze zapomniałem wam pokazać, tak wyglądają moje ręce po całym odcinku. No to jest akurat lewa. A prawa wygląda gorzej, bo wygląda tak o. No więc jeżeli ktoś chce na własną rękę to robić, to no, tak średnio polecam. No więc ja z tego miejsca dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Jeżeli wytrwaliście do tego momentu, pamiętajcie o subiku i łapeczce w górę. Będzie mi mega miło, jeżeli to zrobicie. Pamiętajcie o wbiciu na mojego Discorda. Macie go w linku w opisie, a ja się już z wami żegnam. Cześć!